może być ciężko. Krycha na letnich. Ale muszę dzisiaj dojechać, bo dzisiaj przyjeżdżają hamulce. Opony zimowe już zamówione, ale jeszcze dzisiaj prawdopodobnie nie przyjdą. Cały dzień roboty, kurwa. Mam tyle rzeczy do zrobienia. Byleby tylko wyjechać pod tą górę na tych letnich. No zobaczymy, co to potrafi, kurwa. Oby nie było źle. No to jedziemy. Pierwsze odśnieżanko, kurwa. Powiem wam bez dramatu, ani się nie zająknęła. Ale co innego jest, jak się wspina czterema butami, a co innego jest, jakby mi przyszło hamować nagle czy coś, więc no do jutra już te zimówki muszą wlecieć. Mam nadzieję, że już do jutra dotrą. Ja dzisiaj przygotuję auto pod wszystko, a mam, kurwa, jeszcze mi do roboty sporo. Pierdół, bo pierdół, ale pierdół się nazbiera i jest dużo. No ale przede wszystkim teraz coś zjeść. No i zrobić chociaż 40 minut treningu, żeby się już nie spłaszczyć. Wrócić już do tego rytmu treningowego. Porobić. Zajechać po kobitę. No bo co? Mercedesem nie pojedzie teraz. Potem dzieciaki. No coś gówno dzisiaj zrobię. No doba jest za krótka. No ale mam dwa dni, żeby to wszystko zrobić. I szczerze zrobiłbym to za jednym razem, ale też jestem troszeczkę uwarunkowany tym, że nie wszystko zdąży dotrzeć, nie każdy kurier doleci, część paczek nie wyszła, a mam tam pozamawianych parę części. Chcę dołożyć te czujniki z przodu, bo ja tam do przodu nie widzę i nie mam zamiaru się oprzeć o żadną barierkę czy inne auto. A to są dyskretne czujniczki, zresztą wiecie, niczego to nie szpeci. Przychodzi mi tapicerka, bo zamówiłem poddupek i oparcie inne, takie w chujowym stanie, bo chcę tam dać nową skórę tego koloru z perforacją po środku. No i będę chciał podwyższyć sobie boki, czyli te trzymania boczne w swoim fotelu kierowcy i wszyć tam matę masującą. Taka pierdoła, ale fajna pierdoła, a że ja to mogę zrobić sobie tanio, no to dlaczego nie, no bo taki poddupek z oparciem wyszedł mi 200 zł, obszycie tego z porobieniem weźmie 400 zł, matę masującą mam. I mam naprawdę kozacki fotel z trzymaniami bocznymi i z masażem, czego w seriach nie było chyba nigdy w Chryslerze. No i takie różne pierdoły. Tutaj te progi, znaczy te nakładki progowe, plastikowe muszę ściągnąć, założyć jeszcze raz, bo tam przypuszczam chyba, że jak Marcin mi oklejał, to tam im wyskoczyła jedna taka zapadka. Muszę to tam docisnąć. No kurwa, mam tego trochę. Te zaciski z tyłu odmalować na kolor tych przednich zacisków, które mi dzisiaj powinny przyjechać. Ogarnąć ten stukający wydech. No i kurwa, rzeczy jest mnóstwo, ale teraz jak na szybko chcę z głowy, to nie pamiętam. Dobra, widzimy się na warsztacie. Plan jest taki, wyjeżdżam infem, wjeżdżam krychom, palę w piecu, zjem jakieś drugie śniadanie i kurwa, robota na cały dzień. No, przejdzie to czy nie przejdzie, przeszło, bo już myślałem, że za bardzo dojebałem tam za chwilkę. Wybaczcie, że nie ogrywałem wszystkiego, ale robota, czyli tak, mam komorę silnika już, no myślę, w miarę, czekam jeszcze tylko na stożek inny. Zmienić jeszcze teraz tylko obrysówki. Idę na dół, wydech ogarnąć i tylne zaciski. No i za parę godzin już przyjeżdżają big breaki. Co, chyba to dobrze wygląda. Żeby zrzucić całe te zaciski. Ludzie, kurwa. No z godziny się z tym jebaliśmy, tak, Abdulu? Tak, nie wiem, czy zapieczone, albo ktoś nie, jak zmieniali półosie, tak dociągnęli. Jak na złość, kurwa, moja grzechotka 18 się zgubiła. Udaru też nie ma. No ale zrobione i czeka. No tak, no, Patryk to jajami złapał i
No i czekamy, po 8 mają już być nówki. Kolejny dzień, dzisiaj już to będzie zamontowane, bo wczoraj pojawiły się komplikacje, ale dzisiaj już to będzie. Skończyliśmy dosyć późno, bo chyba w pół do pierwszej dopiero z warsztatu wyjechaliśmy, więc już mi się nie chciało gelendy palić z plaka, no a że krycha nie gotowa, no to pojechaliśmy kadikiem z DZB. No a więc dzisiaj rano dzieciaki zawoziłem kadikiem i tak szczerze, zapomniałem, jakie tu są heble z przodu i parę razy no, przyhamowałem tak jak krychom i myślałem, że kurwa wypadniemy przez przednią szybę, nie? Zaraz wam to pokażę, ale jak w krysi są większe, no to spodziewam się naprawdę dobrego hamowania. A to ciekawy kadik zresztą, bo to kadik jest 4x4. Patrzcie to, to nie, to krycha ma kurwa raz większe, nie? To będzie jazda. Zakręcisz mi ją, Dawid? Zajebiście. Miałem wam wczoraj w sumie wrzucić już jak to wygląda, ale uznałem, że najlepszym zakończeniem odcinka będzie jak to już wygląda na feldze razem z założoną oponą, jak już krycha siedzi. Już dostałem informację, że moje konektory do chodnicy, do termostatu olejowego są do odbioru. Czekam jeszcze tylko aż opony dotrą. No i jadę to zakładać. Natomiast sporo mnie te dwa dni kosztowały, wam powiem, bo powiedziałem sobie, że zrobię wszystko, co sobie założyłem i zrobię to sam, nikogo nie będę prosił, kurwa, i zrobiłem. Zrobiłem naprawdę wszystko, no za wyjątkiem tego termostatu, no bo nie było konektorów, ale to postaram się dzisiaj zrobić. I teraz nie wiem naprawdę gdzie, ani kiedy, ani nie trenowałem. Wczoraj jedyne co nosiłem to kartony z drzewem, żeby tutaj opalić, ogrzać, czy felgi do samochodu załadować. Wieczorem przyjechałem już też taki wypadnięty, położyłem się spać i całą noc mi się śnił ból w bicepsie. Ja się dzisiaj rano budzę taki krwiak. Kurwa, jak, kiedy, ja nie mam pojęcia. Powiem wam szczerze, jeszcze godzinę temu mnie to faktycznie już tak dobiło, bo ja chcę trenować, ja chcę się ruszać. No jakoś będzie, ale kurwa dawno mi nic tak nie siadło na głowie jak ten krwiak kurwa dzisiejszego z bicepsu. Podczas gdy nic nie robiłem. Naprawdę nie pamiętam, żebym wczoraj coś ciężkiego pociągnął, porwał. Zresztą teraz wam to pokażę, tylko się ogrzeję, bo nie chcę zrzucać kurtki. Syf na warsztacie, ogram wam, nie syf, nie? Tylko ogram wam jak to jeszcze teraz wygląda tak, bo wczoraj tylko było tak pokrótce. No i potem z tymi oponami. Tragedia. Tutaj nagranie tego tak nie oddaje. To jest tak samo jak założenie felgi, tego nie oddaje. Pomimo tego, że założyłem 20, to ona nie wyglądała. To musi siąść na aucie. Ale są naprawdę ogromne. Z tego co Dawid mówił, to są największe Brembo, jakie Brembo wyprodukowało. I od razu sobie też tylne machnąłem. Tak tylko, żeby były, bo wszystko i tak będzie na wiosnę poprawiane. Do tyłu prawdopodobnie to ja założę w ogóle SRT-ka, dopasuję na ciut większą tarczę. No i minusem takiego zestawu jest to, że do mniejszych kół już na pewno nie wrócę, nie? Kurwa, no ja nie mam pojęcia naprawdę. A śnił mi się ten ból całą noc. Śniadanko i czekamy. Powiem wam szczerze, że kurwa, no dobiła mnie ta ręka. Nie daje mi to teraz spokoju. Naprawdę nic nie robiłem z tą ręką, kurwa, nie ruszałem tak jak mi lekarz kazał i kurwa krwiak i ból, ja się nie mogę wysmarkać. Jestem ciekaw, jak ja te koła dzisiaj założę, nie jak te opony przyjdą. To jest kurwa, nie wiem,
Normalnie nawet zerwanie tricepsu mnie tak nie dobiło, jak kurwa ta ręka dzisiaj. Bo wtedy wiedziałem, dlaczego zerwałem, co się stało, teraz nie mam pojęcia, nie? Fakt, że nie zerwałem, ale jednak jest krwiak, jednak jest ból, kurwa, i znowu nie mogę wrócić do treningów, nie? Chyba potrzebuję gdzieś wyjechać. Patrzcie tu. Zaczyna nabierać kolorów. I teraz jedyne, co mi przychodzi do głowy, to się musiało stać w nocy. Ja musiałem w nocy coś odjebać. Coś pociągnąć, coś zacisnąć. No to jest kurwa niemożliwe, nie? No już czekają, więc jadę. Termostacik gotowy, złączki też. Spróbujemy. No. Jadymy. Zbieramy te fele, zakładamy. Kurwa, nie wypadnie tu nic? Nie wypadnie. Wyobraźcie sobie nowe opony i nic z jednej ucieka powietrze. Jadę na wulkanizację, czy tam przez wentel nie spierdala, ale co? Kurwa.